Wiecie, edukacja na maksa z tej strony. Dzisiejszym tematem jest złośliwy skrót, który powoduje obracanie ekranu. Zapewne wiele razy zdarzyło wam się taka sytuacja, albo ktoś wam zrobił na złość, chciał zrobić dowcip, a potem nie wiecie, co z tym zrobić. Sprawy można rozwiązać na dwa sposoby. Pierwszy, to szukamy ustawień karty graficznej. Akurat tu mam Graphic Properties. Jak się otworzy, to się to pokaże. Teraz powinno się odpalić. O, wybieram tryb zaawansowany. I tutaj szukam rotacja. Tak, jeżeli bym chciał, to mógłbym potem z powrotem to przywrócić. To jest sposób oczywiście dłuższy, bo jest jeszcze sposób krótszy, bardzo piękny. Zawsze pokazuję go swoim uczniom, żeby wiedzieli, jak uniknąć złośliwości kolegów, koleżanek. Ctrl Alt i strzałka. Tak, można. Zapamiętajcie. Ctrl plus Alt plus strzałka. Oczywiście plus to jest nie klawisz, tylko informuje nas, że musimy użyć tych trzech przycisków. Pamiętajcie, że jak używamy skrótów klawiaturowych, Ctrl i Alt muszą być wcięte dopiero, proponuję potem wcisnąć jakąś strzałkę. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.